Cześćka widzowie, w kolejnym odcinku na kanale, znowu za Supermoto. Ostatni odcinek, jak widzę, świetnie się przyjął. Bardzo się cieszę, że jest jeszcze ta duża społeczność, która uwielbia filmy z Supermoto. Mnie to też, tak szczerze powiedziawszy, bardzo mocno jara. Dlatego dzisiaj po raz kolejny nagrywam dla was kolejny odcinek z Supermoto. I oczywiście guma. Film wlatuje ogólnie z opóźnieniem jednodniowym, ale to tylko z tych względów, że cały tydzień mieliśmy zabiegany. Szykujemy dla was coś naprawdę grubego. Obserwujący mnie na Instagramie oczywiście domyślałem się, co to będzie. A my lecimy sobie teraz na miasto, na chillerkę, na Supermoto. Mam nadzieję, że będzie w miarę grzecznie, żeby dzisiaj mandatu nie wyłapać. Ale kto wie, jaki będzie tego finał. Także co, nie przedłużam, zapraszam was widzowie do oglądania i lecimy z tematem. Tego mi normalnie brakowało. Niedziela, ciepły klimat, w końcu nie teren, żaden teren. I to piękne uczucie, jak mijam wszystkich motocyklistów, którzy też się skusili na niedzielną przejażdżkę. Tutaj sobie oszukamy system. O, dzięki. Dzięki. Fajnie, fajnie, fajnie. Kierowcy też są bardzo uprzejmi. Szybki manewr. I lecimy. Kurwa! Dzisiaj widzowie dzień bez przekinania. Dzień, a w sumie kilka godzin, nie? Bo w sumie wieczór się zbliża. Na chwileczkę można się oderwać. Ale świry. Dobra, gdzie uderzamy? Raczej w centrum, zobaczymy co się dzieje. O, tunelik. Soundcheck. Zostawcie tu dużo łapek w górę. Następny odcinek zrobimy sobie już bez debekillera, żeby było troszkę głośniej niż jest teraz. Fajny mam. Następnym razem, jak zostawicie tutaj sporo łapek w górę i wykażecie super aktywność w komentarzu, to następny odcinek robimy sobie bez debekillera. Wyciągamy go normalnie, ale oczywiście wsadzamy w kieszeń, żeby jednak oszczędzić sobie przypału w razie jakiejś kontroli, nie? Patrzymy na drogę, czy żadnej jednostki milicyjnej nie ma. Nie ma? Nie ma. Jeszcze wam pokażę taki patent, jaki ostatnio ogarnąłem z moją blachą. Nie zwracajcie uwagi na napęd ogólnie. Jest do wymiany tablica. Testujemy, czy to legalne, czy to nielegalne. Niby jest widoczna, kąt 45 stopni jest zachowany, ale to wiadomo, do pierwszej kontroli, nie? Będzie upierdliwy policjant, to się przyczepi. Ostatnio miałem kontrolę na... Blachy miałem na ogonie z tyłu, nie? Policjant mi powiedział, że zmienił miejsce, bo straszne wibracje ma. I wtedy była dopiero czytelna, nie? Teraz przynajmniej wibracji nie ma, jest umiejscowiona co prawda pod kaczorem. Będę tak jeździł, wiadomo, do pierwszej kontroli, zobaczymy co mi powiedzą. Brakuje mi tu jedynie podświetlenia, ale to da się załatwić, nie? Pod ogonem zawsze można jakiś pasek LED-owy wkleić, czy coś tego typu. Widzieliście? Pikachu tam jechał. Lecimy za nim. Ja nie rozumiem ludzi, którzy ogólnie ubierają coś na kask. Ej, ja miałem swoje lata. Pamiętam swoje czasy świetności, miałem czym błyszczeć. Na gumie nie umiałem latać i tak dalej. Ja jeździłem w uszach na kasku, nie? Także kurde, z mojej strony troszkę hipokryzja, że takich ludzi krytykuję. Pośledzimy go. Zobaczymy. Ej, ale ja nie mam nic na kasku, czego mi machasz? Ale okej, dobra. Czyli już wiadomo, że ludzie machają ogólnie na razie motocyklistom, nie? Nie czuję się jakiś inny, niższy. A już kurde ten, dobra. Więc coś już w tym jest, nie? Na razie dzieci bardziej uwagę zwracają na Pikachu niż na Supermoto. O, zauważył mnie. Udaję, że się rozglądam za czymś ciekawym. Jedzie prosto. Ale ja go tu zrobię w balona i ja pojadę na parking w prawo, na dworzec. Kurde, nie ma tu jakichś tych objazdów.
Dobra, akurat zielone się wciepałem. O, ale tu wiucha zimna, od czego to tak? Rzeka tu płynie, czy co? Lasy? Nie wiem. Czuję niepokojące dźwięki, słyszę z mojej przedniej osi. Ale to nic. Ty, to nie ode mnie, to od golfa. Takie dźwięki. Co on tak chodzi? Zgaszę? Ale mnie jak mnie wziął tym golfem! Kurna! Zobaczcie, uszczelki mi wystają spod klapy, zaraz mu się otworzy. Ty, może ta klapa to działa? Tam ma spadochron na pewno, bo hamulce nie są na tyle sprawne, żeby wyhamować auto do zera. O kurde, tu jest jeszcze zimniej niż są wodnicy. Jak się ubiorę wygodnie, to się ubiorę zimno, jak się ubiorę ciepło, to się ubiorę niewygodnie. I taki jest mój paradoks. Jest mi suwa, patrzcie co robimy, coaster. Na rozgrzewkę. Gdzie są ludzie? Niedziela jest, kurde, wieczór! Ludzie, gdzie jesteście? Halo? Co to już po sezonie? Co jest? Co jest? Przyciery! Dobra. Kurde! Dlaczego? Kurde, nie siada! O! Jest, siedzi! Lecimy jeszcze raz, przycierę. Wow! To było dobre, to było dobre. Pasowałoby wyjechać z powrotem na drogę główną. Ale tu wiadomo, jest zakaz. No to jak wyjadę na drogę główną, jak jest zakaz? A no normalnie. Ja wam pokażę, jak się wyjeżdża na drogę główną, jak jest zakaz. Samochodem, motocyklem obojętnie, nie? Patrzcie, tu już jest zakaz. Miałem wam pokazać, ale nie będę. Za chwilę wam pokażę. Niby nie można. Teraz już można, zobaczcie. Przed zakazem? Przed zakazem można. Ja się z wami żegnam. To by było na tyle w tym odcinku. I widzimy się w następnym odcinku na kanale już za tydzień. Także trzymajcie się. Do następnego. Strzałka. Strzałka. Halo. Halo. Jest strzałka.